Cześć kochani, witam Was w nowym odcinku. Dzisiejszy odcinek sobie przygotowałam tak o trendach nadchodzących właśnie na okres Christmas time, czyli będziemy mówić o perfumach, które prawdopodobnie będą biły rekordy popularności, jeśli chodzi o sprzedaż, czyli wszyscy tutaj dystrybutorzy myślą, że to będą zapachy, które właśnie zbiorą największe żniwo, jeśli chodzi o sprzedaż, także koniecznie zostańcie ze mną. Pomyślałam, żeby właśnie zrobić taki odcinek trochę sprzedażowy, czyli jakby Was tu zaktualnić, update'ować, jeśli chodzi o pewne trendy. Ja wiem, że każdy ma swoje inne trendy, ale tak sobie pomyślałam, że z punktu widzenia właśnie sprzedawcy fajnie zrobić taki film, który będzie mówił o takich trendach, które możecie followować, które możecie zostawić gdzieś tam na boku, bo oczywiście to jest bardzo personalna rzecz. No ale tak jak przeglądałam raporty właśnie z pracy i ogólnie tutaj trendy perfumeryjne, które zapachy będą biły rekordy, jeśli chodzi o sprzedaż, które są teraz na topie, które projektują właśnie najwięcej sprzedaży, jeśli chodzi o taki gorący czas, kiedy jest Black Friday, kiedy jest Christmas time. I tu będę mówić o takich pięciu zapachach, które będą biły właśnie rekordy sprzedaży i które są bardzo popularne. Powiem Wam, że dla mnie ta lista jest jakby zaskoczeniem. Nie pomyślałabym o tych zapachach, że one będą się właśnie tak dobrze sprzedawać i projektować, jeśli chodzi o tutaj sprzedaż. Ja o niektórych wspominałam, myślę, że one są właśnie teraz na czasie, bo są nowymi takimi zapachami z 2022 roku. No ale przejdźmy do tej listy, bo przecież o tym ma być odcinek. Więc pierwszym zapachem, który właśnie nawet tu jeden z większych retailers w UK, właśnie perfumeryjny retailer, który właśnie mówi, że będzie ta największa sprzedaż, oczywiście to jest Fragrance Shop. I dla mnie jest trochę zaskoczeniem, ale w sumie nie zaskoczeniem, bo jest to piękna butelka i zapach taki, który ja cały czas się ze sobą jakby mocuję, czy kupić, czy nie. A więc Paco Rabanne Fame. Ja go nie mam, nie mam tych buteleczek ze sobą, więc będziemy tu ściśle mówić o zapachach, których ja aktualnie nie mam, a ja się przygotowuję właśnie, powiem Wam, żeby jednak chyba kupić ten zapach. Bardzo mi się podoba butelka. No i tak jak sobie poczytałam o tym, słuchajcie, zapachu, to jest to zapach wegański. Ja nie wiedziałam, że jest to zapach wegański, 100% wegański, więc taki 90% naturalnych takich składników. Jest tam głównie, słuchajcie, jaśmin, taki eteryczny, bardzo powietrzny. Ja go trochę nie czuję, ale on jest rzeczywiście gdzieś tam może schowany pod tą mgiełką z mango i właśnie zmieszany tak z tym jaśminem. Powiem Wam, że jak właśnie byłam w Polsce i byłam na Wolnocławiu, bardzo głęboko zastanawiałam się, bo była dobra cena, żeby nie kupić tego zapachu, bo bardzo mi się podoba, nawet ze względu na butelkę. Ja się przymierzałam do tego zapachu, chciałam jakby go kupić, ale coś mi w nim przeszkadza, ale tak myślę, że na dobrą sprawę cały czas czekam na dobry deal i myślę, że go kupię. To jest taka futurystyczna wizja kobiety, taki jakby trybut w kierunku kobiecości, ale też tego splendoru. Ta butelka jest bardzo taka quirky, słuchajcie, taka właśnie ekstrawagancka. Ja lubię takie butelki, to jest taka awangardowy luksus, można tak powiedzieć, kwintesencja tego właśnie awangardowego luksusu. I trzeba przyznać, że ta buteleczka tryska właśnie takim taką dziwnością, takim, że jednak coś Was korci i chcecie do tej buteleczki, chociaż ze względu na tą buteleczkę. Nadal nie mogę, słuchajcie, przekonać do tego zapachu tak stuprocentowo, ale coś mnie do niego ciągnie i na dobrą sprawę
chyba kupię, tak jak powiedziałam, czekam tutaj na dobry deal, na taki deal, że tak powiem, w lepszej cenie, bo będą na pewno te promocje i trochę żałuję, że nie kupiłam tym wolnocłowym, tak jak Wam powiedziałam, ale w związku z tym, że to jest taki trochę zapach, a w zasadzie ta butelka właśnie mówi do mnie coś takiego, żeby... Jest to taka, mogłabym powiedzieć, biżuteria, bo tak faktycznie niektóre butelki takich ekstrawaganckich projektantów są takie biżuteryjne i może dlatego mnie do nich ciągnie i wydaje mi się, że skończy się na tym, że kupię. Właśnie to jest jeden z zapachów, który w projekcjach tutaj wszystkich dystrybutorów perfumeryjnych jest klasyfikowany jako zapach, który będzie zapachem wśród tej piątki najlepiej sprzedających się. Ja przepraszam, że tu gra tak światło, ja trochę ucięłam ten film. No, ale taka jest pogoda w Londynie. Drugim zapachem, słuchajcie, jest Gucci Flora Gorgeous, przepraszam, Jasmine, czyli ten przepiękny jaśminowa oda w tej zielonej, słuchajcie, buteleczce. Ja o tym zapachu Wam mówiłam w ostatnich odcinkach. Ja porównywałam tą starą florę do tej nowej tutaj wersji. Jest to cała taka edycja Floral Fantasy, taka bardzo radosna, główną rolą jest oczywiście, główną rolę pełni jest jaśmin. Ja powiem Wam, nie mogę się przekonać do tego zapachu, ja jednak odchodzę w kierunku tych starych zapachów, one mnie najbardziej przyciągają i stara flora, a ta nowa, nie wiem, ja siebie nie widzę, ale według właśnie tu rankingów i rokowań ta wersja właśnie z mandarynką, z drzewem sandałowym, z magnolią gdzieś tam ukrytą i z tym jaśminem, który pełni rolę nadrzędną, ma bić rekordy sprzedaży. Trzecim zapachem, już sobie tu podglądam, co sobie wynotowałam, ma być Prada Paradox. Ja Wam już o nim mówiłam i dla mnie jest to wielkie rozczarowanie roku, jeśli chodzi o zapach. Jest to zapach bardzo wtórny, nic nie ma nowego. Podoba mi się ta butelka, ale nie na tyle, że chyba bym kupiła, chyba że, nie wiem, będzie wersja jakaś miniaturowa. Tak samo, jak mówię, no Paco Rabanne Fame mnie kusi i coś tam jest mojego, a coś nie do końca mi pasuje, ale pewnie, tak jak mówię, skończy się na tym, że kupię. Tak, Prada Paradox. Z wielkim tutaj ukłonem do domu handlowego Prady, który ja uwielbiam. Ta edycja, w ogóle bym się nie zgodziła, że ona będzie biła popularność, wielką popularnością, no ale takie są rokowania, więc pewnie w związku z tym, że jest to nowość, że jest to Prada, że jest ta butelka taka a la torebeczka, pewnie będą jakieś deale i ona się będzie bardzo dobrze sprzedawać. No i następnym zapachem, który zawsze rokuje, słuchajcie, bardzo dobrze, znowu światło wraca, oczywiście słońce zza chmur, to jest Coco Mademoiselle. To akurat nie jest żadne zdziwienie, on co roku, ja zrobiłam chyba odcinek w zeszłym roku o tych trendach sprzedażowych, no i dla nikogo nie będzie tu zdziwieniem, że jednak Chanel będzie się dobrze sprzedawać, bo zazwyczaj wszystkie ich zapachy sprzedają się bardzo dobrze i Coco Mademoiselle w wodzie perfumowanej. Ta przepiękna edycja, mega kobieca, od lat sprzedawana. Nie jest to nic nowy, żaden pattern, nie jest to jakaś nowa ścieżka, nie jesteśmy zdziwione, że on będzie bił właśnie rekordy popularności. Ja myślę, że number 5 też dojdzie tutaj do głosu i będzie właśnie takim bardzo popularnym zapachem. Patrzę sobie jeszcze tutaj na rokowania. Na pewno wśród tych zapachów znajdzie się Terry Mugler, to też rokują tutaj wszyscy dystrybutorzy, że będzie mega. To jest zapach, który da się lubić albo się nie da lubić, czyli albo love, albo hate jest z jednej strony, więc on będzie się tu cienił, będzie rokował bardzo dobrze, czyli Terry Mugler ogólnie, ale myślę, że może Alien bardziej niż Angel, ale kto wie, bo one są bardzo, bardzo popularne tutaj i wydaje mi się ogólnie na świecie. Tak jeszcze dodam jako ciekawostkę, jeśli chodzi o rokowania zapachów męskich, to będzie Dior Sauvage, on się świetnie sprzedaje, słuchajcie, no jest po prostu jego sprzedaż idzie. Rock Racketing naprawdę jest bardzo, bardzo duża. 1 Million, Paco Rabanne, Armani Code,
i Hugo Boss, oczywiście ta wersja tradycyjna. To są takie założenia, takie rankingi tutaj, tak jak powiedziałam, głównych dystrybutorów. Z mojego punktu widzenia trochę się po części zgadzam, na pewno te zapachy będą lansowane, są bardzo reklamowane też. I pewno ze względu też na jakieś takie fikuśne butelki albo i klasykę, na pewno będą się dobrze sprzedawać. Na dzisiaj, słuchajcie, to wszystko. Jestem ciekawa Waszej właśnie opinii, co Wy uważacie jako właśnie takie osoby, które siedzą w tych perfumach, które uwielbiają, które kupują te zapachy. Jak myślicie, jakie będzie właśnie takie top 5, nie wiem, w Polsce albo ogólnie, bo ja mogę się teraz jakby tutaj tylko wypowiadać o tym, co dzieje się w mojej perfumerii i ogólnie właśnie w trendach UK, jak oni tutaj to widzą, także jestem niezmiernie ciekawa. Zostawcie koniecznie komentarz. No i zapraszam oczywiście do subskrypcji. Pamiętajcie o subskrypcji i o lajkach do filmików. Zapraszam do starszych też filmików i do zobaczenia. Pa, pa.